Cześć i czołem, z tej strony pomidorowy.pl. Nadszedł czas na 16 poziom Efreet Palace. Jest to kolejny i zarazem jeden z ostatnich poziomów z gry Pandemonium. I w tym otóż poziomie zdobędziemy ostatni upgrade zdrowia, dzięki czemu będę mógł uznać, że gierkę przeszedłem na 100%. Jak sami zresztą widzimy, otoczenie, jak i klimat tego poziomu jest dosyć zaskakujący, ponieważ wokół nas jest dużo porcelanowych, w sumie to ciężko mi to nazwać porcelaną, ale takich bardzo ciekawych budowli. Dodatkowo najważniejszym atrybutem tego poziomu jest chociażby to, że jest tutaj wiatr albo wir wietrzny, który postanawia nas zaprowadzić dalej. I za pomocą tego wiru dostaniemy się przede wszystkim do końcówki poziomu, czyż nie? No, w sumie nie muszę mówić takiego czegoś jak czyż nie, no bo w sumie wiemy o co chodzi, no. Nie jesteśmy chyba głupi, co nie? No i tutaj poziom będzie polegał też na tym, że będziemy musieli tutaj w międzyczasie klucze zdobywać, ponieważ klucze będą nam odblokowywały daną część poziomu. Ale mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że ten poziom długo mi nie zajmie. Co mogę powiedzieć o muzyce? Muzyka do tego poziomu jest jak najbardziej pasująca i moim zdaniem jest bardzo cool. I szczerze, to uważam, że soundtrack jest bardzo dobrze zrobiony przez całą gierkę. Nie ma nutki, która sprawiłaby, że miałbym jakieś złe zdanie na temat tej gierki, albo bym stwierdził, że nie wiem, gra ma bardzo słaby soundtrack. Kolejne zadanie w tym poziomie będzie polegało właśnie między innymi na tym, że podczas gdy jesteśmy w obiekcie, który jak sami zresztą widzimy jest swego rodzaju okręgiem, to musimy dostać się za pomocą chmurek, ale te chmurki nas spowalniają, co jest wielkim plusem. A dlaczego? Ponieważ tutaj nam towarzyszy również podobnie wir wietrzny. Ten wir postanowi nas tak długo, że tak powiem, on nas będzie przyspieszał, przez co będziemy w kółko się ciągle kręcili, to tak bez końca. Więc naszym zadaniem jest jak najszybciej zebranie wszystkich kluczy, by odblokować sobie dalszą część poziomu i prawdopodobnie to będzie już ostatnia część tego oto poziomu. Jeszcze po drodze specjalnie zwolniłem, żeby wiecie, żeby zdobyć właściwie serduszko, a nie upgrade zdrowia, ponieważ upgrade zdrowia zdobędziemy za chwilkę, moi drodzy. I to już jest ostatnia sekcja poziomu. Tak, mogę to już z radością nazwać ostatnią sekcją poziomu, ponieważ jak widzicie, ostatnie poziomy z gierki nie są jakoś szczególnie długie. Jeśli chodzi o grafikę tego poziomu, co mi się bardzo podoba w tym poziomie? No przede wszystkim te budowle wszystkie, one moim zdaniem bardzo mocno przykuwają moją uwagę. Przykuwają, w sumie nie wiem, to chyba złe słowo jest. Więc powiedzmy sobie szczerze, że powiedzmy, że powiedziałem dobrze. O. No i proszę, mamy 24 życie. W tym odcinku, czyli zarazem ostatnim odcinku, uda mi się zdobyć chyba największy rekord żyć, jeżeli chodzi o grę Pandemonium 1, bo serio, nawet na livestreamie rok temu nie udało mi się takiej ilości żyć zdobyć, jaką będziecie mieli zaprezentowaną w tym oto let's playu. I tu przy okazji mam upgrade, który zmniejsza wszystkie obiekty i tak dalej, co jest wielkim plusem, ponieważ ten upgrade może nam pomóc rozprawić się z większością potworów, jak chociażby właśnie te tutaj muszki, czy chociażby te rakiety, no nie? Ogólnie ten odcinek prawdopodobnie, sorki znowu za zająkanie się, już myślałem, że ominie nas ten incydent, ale no niestety, jak to ja, muszę się zawsze gdzieś zająknąć. To jest chyba typowe już u mnie. No, więc tak, co mogę powiedzieć? Prawdopodobnie ten odcinek widzicie 6 stycznia, albo 7, coś takiego, 2019 roku. I jeszcze tego samego dnia, prawdopodobnie wieczorem albo następnego, otrzymacie game over z Pandemonium, ponieważ jak obiecałem, to słowa dotrzymam. I nadszedł czas zdobyć ten piekielny upgrade. Tak, ten upgrade jak widzicie jest na samiusieńkiej górze. Aby zdobyć ten upgrade zdrowia, ostatni, musimy po prostu mocno się wybić. Bardzo mocno. Więc tutaj sobie troszeczkę posiedzimy, jak sami zresztą widzicie.
bo planuję tam się dostać. Tylko coś się kurde nie chce udać, ale wiem co jest tego przyczyną, po prostu muszę od razu na sam dół zahaczyć. O, jak widzicie teraz. I potem właśnie się tak mocno wybić, ale dzięki czemu, że rakietę sobie zniszczyłem, tą, wiecie, tą złowrogą rakietę, która tutaj jest również w wirze, no to proszę bardzo, nie sprawiło mi to jakoś zbytnio żadnego problemu. Za chyba 5. albo 6. razem udało mi się teraz zdobyć ten upgrade. No i proszę bardzo, level 16 ukończony w 33%. Następny poziom to Frozen Cavern. Tłumaczenie chyba wiecie jakie będzie, ale tak czy siak dam, bo są osoby co mogą nie wiedzieć jak to będzie, że tak powiem, wyglądało na język polski. Tak czy siak, moi drodzy, teraz mogę dumnie powiedzieć, że już Pandemonium będziemy mieli zaliczone na 100%. Bo to, że gra wymaga od ciebie, że hej, jeżeli chcesz mieć prawdziwe 100%, takie wiesz, według gry, no to musisz zdobywać wszystkie monety, ale jak widzicie, a może nie monety, tylko żetony? Jak widzicie, nie trzeba tego robić, ponieważ ja to zrobiłem tylko w 2 poziomach, dlatego że są tylko 2 rundy bonusowe. Gdyby na przykład było więcej różnorodnych rund bonusowych, różnorodnych, tak, dobrze powiedziałem, gdyby było więcej różnorodnych rund bonusowych, to wiadomo, żebym robił wtedy wszystkie poziomy na 100%, ale że są 2, no to po co ja mam robić tą samą rundę bonusową 10 razy na let's playu? No to chyba nie ma sensu moim zdaniem. Nie wiem jak waszym, ale moim zdaniem nie ma to sensu. Ale mówiąc o studiu Crystal Dynamics, czyli właśnie między innymi tym studiu, którym właśnie teraz ogrywam grę tego studia, i wcześniej również ogrywałem i to 2 gry, bo Gex 1 i Gex 2, ale te 2 gry będę ponownie jeszcze raz ogrywał, tylko że z wersji amerykańskiej, to muszę przyznać, że Crystal Dynamics po tych 2 wspaniałych seriach widać było, że poszło o wielki progres, ponieważ no dzięki w sumie nim później powstała ta seria Tomb Raidera na PlayStation 1. Wiecie o co chodzi. I mało tego, momentami grając w Pandemonium czuję się jakbym grał w Tomb Raidera na PS1. Będę musiał kiedyś ograć Tomb Raidera w formie jakiegoś let's playa. I to retro Tomb Raidera i wiecie, tego z 2013 roku. Tak więc, no. Szykuje się w tym roku, chyba 2019 to będzie idealny rok dla takich oto let's play. Zresztą patrząc na tym, jak sobie teraz radzę, nagrywając wam to na zapas, bo ja to nagrywam 18 października! W jesień, która nie jest jeszcze jesienią, no bo ja mogę sobie włazić w krótkim rękawku i w bluzie. Tak by the way. Ale dobra, zbaczam trochę z tematu, więc skupmy się teraz może na poziomie. A więc tak, co mi się bardzo w tym poziomie podoba? Muzyka, to jest chyba największy aspekt. Klimat tego poziomu, ponieważ mimo że nie lubię zimy, co wielokrotnie mówię w let's playach i wszędzie gdzie się tylko da, to powiem wam szczerze, że zima w grach wideo takich jak Pandemonium, takich jak Crash Bandicoot jest bardzo klimatyczna. A dlaczego klimatyczna? Ponieważ jest dobrze zrobiona w tych grach. Mamy poziomy lodowe, gdzie muzyka jest zawsze taka jakaś spokojna, taka, wiecie, wprawiająca trochę w nastrój takiej zimy. Przez co ja uważam, że te poziomy są po prostu genialnie zrobione. I tu przy okazji miałem, a raczej mam dalej upgrade zamrażania. Tak więc każdy obiekt, który zostanie potraktowany przyciskiem kwadrat, no to będzie od razu zamrożony. W przypadku rakiety to doprowadza rakietę do samodestrukcji, ponieważ rakieta nie może być w kostce lodu. Bo to by przeczyło prawom fizyki, czyż nie? No i tutaj postanowiłem jako Niki stracić mój upgrade, no i w sumie straciłem jeszcze jedno serduszko zdrowia, ale to nie będzie mi stało na drodze. Ponieważ za chwilę, proszę państwa, to właśnie za chwilę ukaże się nam ostatni poziom z całej gry. Nie licząc oczywiście bossa ostatniego. A ostatni boss to jest, uwierzcie mi, śmiech na sali. Choć nie powiem, Gdy robiłem streamy z Pandemonium, to sprawił mi malutki problem. Dobra, tak więc nadszedł czas dostać się wyżej. I tutaj mamy ten wir.
Ciekaw jestem, gdzie ten wir nas zaprowadzi, a wy? Ja się nie mogę doczekać, oficjalnie. Proszę państwa, ten wir zabrał nas do kolejnego relikta, w którym było życie. I tutaj mieliśmy dwa żetoniki po 25 bodajże, takie różowe. Co dało nam to, że zdobyliśmy dodatkowe życie. Czyli dzięki temu mamy 27 żyć. Oczywiście przed walką z ostatnim bossem będę chciał sobie trochę zupgrade'ować życia. Ale no niestety nie uda mi się. Znaczy uda mi się, ale nie będę miał pełnego full zdrowia, wiecie, pełnych 6 serduszek. Storm Temple to jest ostatni poziom, jeżeli chodzi o, wiecie, taką platformówkę i taką przygodówkę. Więc na samym początku tego poziomu, jak widzimy, jest taka wielka fioletowa kula. I ta kula jest bardzo, jak to mogę powiedzieć, piorunochronna, nie no, piorunochronna nie, ale jest bardzo mocno naelektryzowana. I ona tymi swoimi kurde, źle to wytłumaczyłem, więc wytłumaczę to jeszcze raz, sorki za to od razu mówię. Więc ta kula na początku poziomu jest w jakiś sposób zasilana energią. Niestety dodatkowo prąd, jak i pioruny sprawiły, że ona jest bardzo mocno niebezpieczna. I musimy ją za wszelką cenę unikać. Aby uniknąć tej oto wielkiej kuli, musimy wchodzić do takich kapliczek. Te kapliczki symbolizują to, że będziemy przez chwilę bezpieczni, ponieważ ona będzie co prawda przez to przenikała, ale nie skrzywdzi nas. I również te kapliczki będą miały za niedługo swoje zastosowanie w tym poziomie. Przy okazji mamy również takie ołtarzyki, które są później w jakiś sposób zasilane światłem. I to światło nas wybija. Po drodze będziemy jeszcze pokonywali platformy, które są z chmurek, które zarazem znikają. Cóż za nawiązanie do Raymana 1, Crystal Dynamics. No i po drodze jeszcze będą te czarne wywłoki, albo te demony, które będą zabijane za pomocą właśnie tego oto power-upu, czyli power-upu strzału, tego najpierwsiejszego. A ta dźwignia z światłem powoduje również u nich dodatkowe obrażenia, ponieważ demony, jak sama nazwa wskazuje, boją się światła. Boją się światłości, czystości, więc generalnie sami widzicie, jak to wygląda. No i przy okazji tutaj ta powłoka postanowiła mnie, że tak powiem, zaatakować, przez co z 4 serduszek mam teraz 3. A niech cię szlak, ty wielka powłoko. Albo wielka kulo, która zasila wszystko. No może nie zasila, ponieważ w tym wypadku chce skrzywdzić nas, no bo nie oszukujmy się, ale no kto normalny by pomyślał, że kula fioletowa, która razi piorunem i prądem, chce nam pomóc, chce pomóc ludzkości. I brzmi to trochę tak, jakbym szukał się sensu w pandemoniu. Ale prawda jest taka, że nie ma co doszukiwać się sensu w tej gierce, ponieważ gry nie są stworzone po to, by doszukiwać się w nich jakichś filozoficznych zagadek. Albo sensu. Albo czegokolwiek. I muzyka również buduje klimat, ponieważ jest bardzo dobra, bardzo dobrze jest ona zrobiona. I sam jakby design poziomu mi się bardzo podoba, bo to troszeczkę jest pomieszane jakby z takimi azdeckimi budowlami. I może nie znam się do końca na budowli i tak dalej, ale tak mi się, nie wiem czemu, skojarzyło. No i tutaj są kolumny rzymskie, które również nam towarzyszą w takiej gierce jak Gex 3. Tak, pamiętam ten poziom. Nienawidzę tego greckiego gówna. Ale o tym dopiero kiedy będę robił Gexa. Nie teraz. Teraz jest jeszcze za wcześnie. No i teraz przyszedł czas na ostatnią sekcję tego poziomu. I sorki, że ja tak się trochę wyciszyłem, że nic nie powiedziałem przez chwilę, ale chciałem, byście sobie też trochę posłuchali, bo ten soundtrack jest po prostu epicki. A więc tak, ostatnia część tego poziomu będzie polegała na tym, że właśnie za pomocą tych kapliczek musimy się chować przed wielkim tornadem. To tornado by spowodowało, że spadlibyśmy na sam dół. Oczywiście te kapliczki, jak widzicie, bardzo są pomocne, tak więc nie mamy czego się obawiać. No i dobra, tutaj mamy już ostatnią kapliczkę, która spełni swoje zadanie, jak najbardziej tak. Więc możemy już
że tak powiem, kończyć poziom. Tutaj była jeszcze wielka brama, która chciała sprawić, żebyśmy nie dostali się do tego ołtarzyku kończącego cały poziom, więc gra chciała, że tak powiem, nas tutaj uwięzić. 18 poziom zaliczony na 52%, więc nadszedł czas na Wishing Engine. Ostatniego bossa wszystkich bossów. Tak, jest to boss wszystkich bossów. Walka z nim będzie następująca. Tutaj mamy takie różowe kryształy unoszące się w powietrzu. Za pomocą tych tutaj takich mini ołtarzyków z zielonym klejnotem musimy naprowadzić je wszystkie i zniszczyć te kryształy. Dodatkowo jest jeszcze jeden zawieszony taki ołtarzyk z kryształem albo z klejnotem, który właśnie widzimy tutaj, i on daje nam później całą energię do tego działa, które tam widzimy. I potem tym działem będziemy musieli, że tak powiem, sprzątnąć Wishing Engine'a, czyli innymi słowy tego właśnie ziomka, którego widzimy teraz. Ponieważ to on również spowodował to, że kreatura, która zaatakowała miasto Nikki oraz Fargusa, żyje. Więc nadszedł czas na długą konfrontację z nim. To naprawdę będzie bardzo ciężka konfrontacja. Proszę Państwa, pokonaliście Pandemonium 1 na 100%. Przynajmniej moim zdaniem na 100%. I Wishing Engine zginął śmiercią bardzo zarąbistą. I w sumie mam to w dupie, że zginął brutalnie. I oto Nikki wraz z Fargusem wyzwolili tego oto osobnika. Nie wiemy, kim on dokładnie jest, ale wiemy tylko, że on był jakby taką energią całego miasta. I on został wyzwolony z rąk Wishing Engine'a oraz tego wielkiego gówna, co spadło na miasto Fargusa oraz Nikki. Bo to właśnie przez to wielkie monstrum oni musieli pokonać całe te 18 poziomów, by wyzwolić to zielone coś, które przeteleportowało ich z powrotem do ich domu. W sumie to nie jest to zielone coś, tylko tą wielką energię. W taki oto sposób Nikki, Fargus oraz Takuqua wrócili z powrotem do swoich czasów. To wielkie monstrum zostało, że tak powiem, wciągnięte przez ten oto wir. Przy okazji wypluło całe miasto. Pewnie już wszyscy i tak zginęli, więc w sumie Nikki i Fargus dostali bad ending. Ale w sumie bad ending również by się pojawił, gdybyście zebrali wszystkie żetony, tak więc mamy tylko jeden ending. W taki oto sposób Kukła również mówi, że hej, jesteśmy z powrotem w domu, jest bardzo fajnie i tak dalej. Przygoda była bardzo niebezpieczna. Dzięki czemu Nikki wraz z Fargusem nauczyli się tak jakby nowego czaru. Ponieważ również ta podróż miała sprawić, że oni mieli zdobyć czar, który pozbyłby się tej bestii. No i oczywiście ta... jakby to powiedzieć... ta istota dała możliwość wymyślenia trzech życzeń. No i Fargus wymyślił, żeby zaludnić całą tą wioskę milionom kopii Fargusów. I tak oto mamy napisy końcowe, w których oczywiście możemy sterować, jak widzicie na załączonym obrazku. Dokładnie, mogę biegać sobie Nikki, bądź też i Fargusem, gdybym oczywiście grał Fargusem. I tutaj się zablokowałem w napisach końcowych. Tak więc, moi drodzy, przeszliście Pandemonium 1 według mnie na 100%, bo nie potrzeba zbierać tych wszystkich żetonów. Co mogę powiedzieć o tej gierce? Krótkie przypomnienie jeszcze raz fabuły. Nikki oraz Fargus bawili się czarami i przypadkowo, bawiąc się czarami, przysłali istotę, albo to wielkie monstrum, które postanowiło sprowadzić chaos i zamęt w wiosce. Oni postanowili, jako że wtedy nie wiedzieli, jeszcze nie mieli takiej, nie mieli takiego doświadczenia z magią, postanowili udać się na wielką podróż, ponieważ słyszeli o pewnym magicznej postaci, która zna czar, który by wyzwolił to wielkie monstrum. No i tak musieli przez swoją drogę pokonać różne poziomy, zaczynając od średniowiecznych zamków, kończąc właściwie na świątyniach. Mieli przez swoją drogę różne dziwne przygody, mieli starcia z bossami, jak chociażby ten wielki grzyb, albo ten, wiecie, ten ziomek, z którym żeśmy walczyli jako drugi boss w tej lokacji, gdzie było dużo drewna. No i Wishing Engine, czyli główny boss wszystkich tych bossów i tego monstrum całego.
No i tak oto sposób wyzwolili jakby świat z rąk Wishing Engine'a oraz tego monstrum, aczkolwiek muszą brać poprawkę na to, że niedługo spotkają ich jeszcze gorsze przygody, albo jeszcze bardziej niebezpieczna droga, jaką dopiero poznamy w Pandemonium 2, która będzie zarazem moim drugim i następnym let's playem i zarazem kończący maraton Pandemonium. Tak jest, następny let's play to Pandemonium 2, więc oczekujcie niedługo tego oto let's playa. Ale co mogę powiedzieć o samej gierce? Graficznie moim zdaniem ta gra się bardzo dobrze zestarzała. Moim zdaniem ma swój klimat, ma swoje tutaj jakby, że tak powiem, smaczki i jej rekomenduję każdemu zagrania sobie w jedynkę. No i w dwójkę też rekomenduję. Bo dwójka jeszcze sperfekcjonizowała gameplay, o ile to jest dobre słowo. Co do ścieżki dźwiękowej. Bardzo dobra. Muzyka jest bardzo klimatyczna, dźwięki tak samo. Nic dodać, nic ująć. Pomysł na fabułę również jest bardzo dobry. Widać, że twórcy myśleli pewnie o takiej, nie wiem, stworzeniu historii inspirowanej Alicją z Krainy Czarów. Przynajmniej w Pandemonium 1, ponieważ Nikki i Fargus bardzo się zmienili w Pandemonium 2. Ale o tym opowiem oczywiście w następnym let's playu. I Nikki ma małe powiązanie jeszcze z jedną serią z Crystal Dynamics, a przynajmniej ta Nikki z Pandemonium 2, ale o tym również opowiem albo w następnym let's playu, albo w przyszłości. Z mojej strony to by było na tyle. To bym ja, to byliście wy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich livestreamach, let's playach i co ja tam wrzucam. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ to da mi znak, że obejrzałeś odcinek i zostaw jakiś komentarz, co ci się podobało, co ci się nie podobało i czy według ciebie let's play był wystarczająco informatywny, czy bawiłeś się dobrze również z prowadzącym, czyli ze mną, a my widzimy się w kolejnych let's playach na moim kanale. I pozdrawiam was, Pomidor z przeszłości, ponieważ nagrywam to ponownie, już mówię, 18 października, chwilę przed 10. Na razie, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia i do kolejnych let's play. Żegnam się z wami ja i napisy końcowe. Pa, pa!